Oto 10 ciekawostek o Albercie Einsteinie. 1. W dzieciństwie był uważany za powolnego i niezdarnego. 2. Einstein miał trudności w nauce i był uważany za buntownika w szkole. 3. Interesował się grą na skrzypcach i był bardzo dobry w tej dziedzinie. 4. W 1905 roku Einstein opublikował swoją teorię względności, która zmieniła fundamentalnie nasze pojmowanie czasu i przestrzeni. 5. W 1921 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki za wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego. 6. Einstein był Żydem i działał na rzecz praw mniejszości. 7. W 1933 roku uciekł z Niemiec do Stanów Zjednoczonych z powodu narastającego antysemityzmu. 8. Jego mózg został zachowany po jego śmierci i badany przez naukowców. 9. W 1952 roku oferowano mu stanowisko prezydenta Izraela, ale odmówił. 10. Einstein zmarł w 1955 roku na skutek pęknięcia aorty. Po więcej, polub i zasubskrybuj.